Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach nowa seria. Seria, którą wybraliście sami, to była druga seria z ankiet. Seria krótka, z gierki Tokyo Dark. Gierkę kupiłem już, o Jezus, 100 tysięcy lat temu. Z myślą właśnie o zrobieniu serii. Ale jakoś tak nie mogłem się to zebrać, jakoś były inne gierki. No i w końcu udało się ją przepchnąć przez ankietę, co mnie mega, mega cieszy. No i... Czym jest ta gra? W sumie do końca nawet nie wiem. Z tego co wiem, to jest taki klimat trochę straszny, trochę przygodowy, trochę detektywistyczny, czyli raczej moje klimaty. No i zobaczmy po prostu, chyba po prostu zobaczmy. No mam do wyboru angielski, japoński, oczywiście wybieram angielski, no bo japoński po prostu nie rozczytam. Nawet jakby to, nie wiem, czy tu nie ma jakiegoś voice actingu, ale nie jestem pewien. Spójrz na swoje akcje, decyzje zmienią świat wokół ciebie i to jak historia się potoczy. Aha, i autosave'y jakby sprawiają, że nie można zmieniać decyzji, czyli po każdej decyzji mamy autosave'a. Dobra. Widzę, że gra jest prawie na pewno za głośno i to dużo, więc troszkę ją przyciszę. Kwater będzie dobrze. Pewnie przyciszę ją też na materiale, więc to w sumie mniejsza o to, jak to teraz wygląda. No, poczekajcie, muszę dostosować. Tutaj mamy jakieś menu. Mamy poczytalność, profesjonalizm, śledztwo oraz neurozis, czy jakieś nerwy? System nerwowy? No i mamy sanity stabilne. Profesjonalizm, jesteśmy profesjonalni. Investigation, jesteśmy kompetentni, jeżeli chodzi o śledztwo i zestresowani, jeżeli chodzi o system. O, dobra, są opcje. O tak o. I tutaj teraz podbyło się normalnie, przepraszam, że to robię przy was, ale właśnie nie mogłem znaleźć nigdzie opcji, myślałem, że tych opcji po prostu nie ma. Chyba będzie też spoko. Tutaj chyba niczego więcej zmieniamy. Jak się możemy poruszać? Okej, okay. Ruszamy się jak w takim typowym point and clicku, fajnie. Detective Ito, Tanaka. Co twoja odznaka robi w takim miejscu? Okej, okay. jakiś detektyw Tanaka Kazuki z policji. Gdzie jesteś? Okej, okay. Przełożony Yukimura. Ito, gdzie jesteś? Próbuję się do ciebie dodzwonić od 20 minut. Chyba słyszałaś swój telefon. Słyszałaś o czymś takim jak telefon. Tak, Saki mi powiedziała. Słyszałaś o telefonie, Saki mi powiedziała. Jestem już w drodze do Shinjuku. Nie możesz doczekać, aż... Couldn't wait for the uniforms. Nie możesz doczekać na uniformy i przyrobiłem kolejną szansę. Zaniszyliśmy twój sygnał GPS. Do małej alejki na wschodniej części miasta. Jesteś jedynym detektywem, któremu ufam i który jest niedaleko. To powiedziawszy, byłbym idiotą, gdybym nie wysłał za tobą drużyny. Na całe szczęście dla nas, to nie wygląda jakby się ruszało przez ostatnie 40 minut. Jaki jest twoje ETA? Aha, za ile mniej więcej dojedziesz? Powinnam być tam za jakieś 10 minut. A za ile przyjedzie team? W takim wypadku około 20 minut za tobą. I to, nie mamy pojęcia w co się wplątujemy, więc bez żadnego bohaterstwa. Znajdź telefon, odkryj to co możesz, jak się tam dostać i złóż raport. Prosto w kwaterze, zrozumiano? Tak, proszę pana. Wiem, że to dla ciebie wyjątkowo ciężkie. On jest twoim partnerem i rozumiem, że chcesz sprawić go do domu, ale cóż. Dasz sobie radę? Wiem, że trochę minęło, wiesz, incydentu. Więc nie możesz mnie obwiniać za to, że jestem troszkę ostrożniejszy. Pamiętaj, żeby obserwować swój spin, czyli to wiecie, sanity i tak dalej. Od czasu do czasu naciskając przycisk escape. To podejmuje duże ryzyko, ufając ci z tym i to. Nie możemy mieć powtórki z Kamakury.
W porządku, proszę pana. Będę mi wszystko, naprawdę wszystko kontroluję. Złożę raport, kiedy znajdę telefon. Poza uprzejmościami, to jest proste, że Yukimura wciąż nie ufa mi, kiedy jestem sama. Dzień, w którym Taka zginął, całkowicie zrujnował miejsce zbrodni. Nie ma szans, żebym pozwoliła, żeby to się stało raz jeszcze. Wstrzymaj się. Wytrzymaj, Taka. Niedługo tam będę. Okej. Okay. Jedziemy na jakąś akcję ratunkową? Nawet filmiki. Fajnie, 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 bardzo fajnie. Słuchajcie, ja sobie jedną rzecz muszę wystawić. Okej. Okay. 5 dni temu mój partner, detektyw Kazuki Tanaka, zniknął po opuszczeniu kwatery policji. Nie było znaków, żeby... ani żadnych tropów. Byliśmy w jednym z najbardziej zaludnionych miast na Ziemi, a on po prostu zniknął. Tak było, aż do godziny temu, kiedy telefon nagle się włączył. Idąc za jego tropem, dotarłam do tej ponurej ścieżki na wschodniej stronie Shinjuku. Nigdy nic dobrego nie dzieje się w tej części miasta. Okej. Okay. Okej, idziemy sobie. Spójrzmy, co to jest. W mojej opinii... im mniejsze jest takie jadalnia, tym lepiej. Przynajmniej tak mówiłem Tanace. To jest jakaś jadalnia. Możemy tu wejść? Zamknięte. I tak nie mam czasu, kurczaka. Klub motyla. Bar hostess. Lejąca się woda w zamian za fałszywe uśmiechy i dziewczyny, które będą się śmiały z twoich żartów. W normalnej nocy nie ma szans, żebym szukał tam Tanaki. Dzisiaj nie jest do końca normalna noc. Okej. Okay. Dostaliśmy Investigation plus 1, to jest ciekawe. Dziwnie wyglądający bar z logiem motyla na znaku. Widzicie? Okay. Wejdźmy. Ulala, cóż to za seniorita. Czekajcie, możemy wyjść też? Tak. Zobacz, może na początku do końca ulicę. Coś nas jeszcze tutaj zainteresuje? Tak, wow, to sporo. Dobra, to wejdźmy. Chodźmy po kolei. Nie wiem, czy to jest dobra logika, ale chodźmy po kolei. Możemy pogadać z dziwnym mężczyzną przy barze, albo z cycatą kelnerką. Jestem detektyw Ito z policji Tokio. Chciałbym ci zadać parę pytań. Możemy wyniuchać glinę od razu, kiedy przechodzi przez próg tych drzwi. Ta, jasne, pytaj, ale lepiej szybko, bo zaraz wpadną tutaj stali bywalcy. Okej. Okay. Dziwni klienci? Czy miałeś dzisiaj jakiś dziwnych klientów? Ktoś, kto wyróżniał się? Na początek byłabyś to ty, ale nie, detektywie. Wszystko się toczy jak zwykle. Okej. Okay. Wydawał ci dziwny dźwięk z siebie ten mężczyzna, nie jestem pewien, co to był za dźwięk. Słuchaj, kochanieńka. Bardzo bym chciała z tobą jeszcze pogadać. Jeżeli chcesz dalej tlędzić, przynajmniej kup nam drinka. Kup sobie drinka. Ta barmanka wydaje się być dosyć taka... źle nastawiona. Może otworzy się trochę, jak kupię drinka. A może nie. Muszę być ostrożna. Okej, okay, zamówmy drinka. Okej. Okay. Chyba mogę sobie pozwolić na jednego. Poproszę shota whisky z lodem. Mówisz serio? Okej. Okay. Może liniarze nie są jednak tacy... Większość liniarzy nie zamawia tak po prostu drinków. Cóż, powiedziałeś, że nie pogadam bez drinka, więc... Cóż, jest drink. Mam nadzieję, że teraz zaczniemy rozmowę. Co mam niby powiedzieć? Słuchaj, paniusiu. To nie moje miejsce, ja tu tylko pracuję.
Wiecie, muszę zobaczyć jedną rzecz. Okej, super, zapisało mi się to. Zapisało się idealnie. Bo oczywiście zbieram już miniaturki, żeby jakoś te, powiedzmy, tą serię prowadzić i was z tymi miniaturkami zachęcać. Przypominamy też od razu, że macie opis, w którym macie wszystkie media społecznościowe, tam wszystko zawsze jest na bieżąco, więc poklikajcie, jak macie Twittera, to zapraszam na Twittera, jak macie Insta, to zapraszam na Insta, jak macie Twitcha, to zapraszam na Twitcha i tak dalej, i tak dalej. Zerknijcie opisy po prostu. Jeżeli to jest jakaś większa sprawa, to nie wplątuj mnie w to. Jest wystarczająco źle, że taki śmierdzi jak Goto musi tutaj ze mną gadać całą noc. Nie martw się. To nie jest żadna ustawka. Po prostu usłyszałem, że złe rzeczy się dzieją w tej części miasta dzisiaj. Ha, złe rzeczy? Co ty, nowa? Nie do końca. Cóż, brzmi taka. Złe rzeczy dzieją się tutaj cały czas. Codziennie słyszę szepty o tym, że ktoś został pobity albo okradziony. A jakieś szepty dzisiaj? Nie. Właściwie to dzisiaj nic nie słyszałam. Pani oficer. O, nieważne jak stymulująca była ta rozmowa. Skończyła mi się dzisiaj dobra wola. Powodzenia, paniusiu. Okej. Prawda? Nie widzisz, że jestem zajęta? Ej, zapytałaś mnie o tylko jedną rzecz, szkoda. Dzień dobry, proszę pana. Mogę zadać parę pytań? Aha, o co chcesz mnie zapytać? Myślę, że ona jest w policji, kochanieńki. Detektyw Ito. Policja Tokio. Policja? Nazywam się Goto. Czy ta broń jest prawdziwa? Może pani kupić drinka? Może pani pokaże mi swoją broń, a ja pokażę swoją... Uroczo. Może będziemy strzelać się pytań? Czy widział pan tego mężczyznę dzisiaj? One mają fajną kota. O, nie wiem. Widzi pani te okulary, pani detektyw? Moje oczy nie są już tak dobre kiedyś. Może przyjdziemy i usiądzie pani mi na kolanko, żeby móc się lepiej przyjrzeć. Raczej nie. Słuchaj, ja próbowałem pani pomóc, ale jeżeli pani nie chce, to spoko. Boże, co za oblech. Masz problem lub coś? Chyba się nie dogadamy. Tak mi się wydaje. Dobra, wróćmy na ulicę równą. I zobaczmy, co nas tu jeszcze czeka. Tutaj mamy jakiś budynek. Tylne wejście zamknięte do sklepu. Nie mogę tam wejść. Bardzo mi się podoba póki co nastrój gry. Jest świetny. Mały bar nie pasuje. Nie wydaje się mieć zbyt dużo klientów. Ale można stąd dobrze zobaczyć ulicę. Okej, może ktoś coś zauważył. Ulala, co to za jakiś przyprawiasz? Detektyw Ito z policji Tokio. Możemy zadać parę pytań? Nie ma żadnego problemu. Można nazywać mnie Daizo, jeżeli chcesz. Zrobiłem coś nie tak? Nie, nic z tych rzeczy. Miałem po prostu nadzieję, że mi pomożesz. Czy widziałeś tę mężczyznę? Może dzisiaj? Chwila. Mogę jeszcze raz zajrzeć na to zdjęcie? Nie, przepraszam. Nie widziałem. Jesteś pewien? Tak, zdecydowanie bym zapamiętał. Cóż, że mam być cztery. No, interes nie kręci się zbyt dobrze. Więc na pewno bym zapamiętał kogoś takiego. Zazwyczaj siedzę tutaj sam. Przecieram ladę i tak ciągle i ciągle. Szczerze nie sądziłem, że to właśnie będą moje zajęcia, kiedy zostałem właścicielem baru w Shinjuku, wiesz? I wspominając, że szczere chłopaki, jak ja, są tutaj jakby tępione. Wszystkie inne miejsca, jak klub hostess na końcu ulicy, oni rządzą tutaj. Okej. W ogóle ważne rzeczy, o których nie wspomniałem. Odcinek będzie miał około 30 minut. Tak będzie standardowo. 25-30, żeby wam się to przyjemnie oglądało. Ja chyba muszę troszeczkę jeszcze tutaj podgłośnić. O, to już bardziej. Przepraszam, że ten dźwięk jest taki sobie, ale no cóż. Profesjonalizm na minus 10 spadł. To jest ciekawe. Przecież to, że napiliśmy się drinka pewnie.
Wow, patrzcie, że to w ogóle się bardzo szybko zaczęła zmieniać. Szkoda, że to się rusza, to trochę zaburza mi wizję, gdzie tak naprawdę jestem. Ale no spoko. Na zewnątrz uliczki? Przepraszam, przykro mi to usłyszeć, Daizo. Mam jeszcze parę pytań, okej? Okay? Masz dobry, dosyć dobry widok stąd, na uliczkę. Widziałeś coś niezwykłego? Niezwykłego? A, w sumie teraz, kiedy o tym pani wspomina, kiedy wyszedłem, słyszałem jakieś dzwonienie dochodzące z jednego z koszy. Dalej coś dzwoniło i dzwoniło. Skoro mówimy o dzwonieniu albo o pierścionkach, musiałem zostawić mój pierścionek, obrączkę ślubną, żeby zapłacić czynsz. Jeżeli moja żona by o tym usłyszała, to pewnie ja bym polecił do kosza tuż za tym dzwonieniem. Okej? Okay. Czy profesjonalizm spada w takich sytuacjach? Nie. Okej. Okay. Coś jeszcze? Nie. On już jest smutny. Neurosis plus jeden. Okej. Okay. Czy znajdziemy ten kosz na śmieci? Tutaj mamy drzwi. Nie wygląda, jakby ktoś był w domu. A zastanawiam się, kto żyje na takiej ulicy. Czy graffiti? Cokolwiek zostało tutaj namalowane. Ktoś próbował to zetrzeć i poddał się w połowie. Okej, keypad, czy jakiś domofon, powiedzmy. Na tak ponuro wyglądające drzwi to naprawdę niesamowity zamek. Bez kodu nie wejdę tam. Okej, okay, nowe drzwi. Mały drewniany emblemat na drzwiach jest wytarty, więc nie rozczytam go. Przez to zastanawiam się, jakie sklepy tu gdzieś były, zanim zostały skanibalizowane przez bary. Skanibalizowane. Okej, okay, są śmieci. Posłuchaj. Nie mam wątpliwości. Tutaj jest telefon taki, ale kto go tu włożył? Okej, okay, może teraz otworzyć? Co za smród? Cóż, w sumie normalny na kosz na śmieci, ale jest mocno zamknięty. Zbalę ten zamek. Cholera, nie da rady otworzyć tego na siłę. A kończy mi się czas. Zostaje mi tylko jedno rozwiązanie. Przestrzel zamek? Nie. Jeszcze, będzie coś innego, to pewnie będzie mało profesjonalne. Co tutaj mamy? Krew? Nie, to tylko świeża czerwona farba. Cała rzecz przypomina mi o Kamakurze i tej dziewczynie, ale nie ma czasu się pastwić nad przyszłością. Mam robotę do wykonania. Okej, a tu? To jest jakiś magazyn, albo budynek do tego przeznaczony. Nie mam pojęcia, jaka firma może... Do jakiej firmy może to należeć, ale śmietniki na pewno są ich. Okej, może zostajemy jakiś klucz albo coś. Okej, okay, to wygląda, jakby już nikt tu nie pracował. Może coś tu zrobić? Człowiek? Nie za bardzo, ale trochę creepy to jest. Chyba nie mam wyboru. Nie wierzę, że to zadziałało. Chwila, Ayami, co ty robisz? Nie mogę używać broni w taki sposób. Dobrze, nikt mnie nie zobaczył. Profesjonalizm minus 5. Ej, naprawdę, pewnie był jakiś inny sposób, żeby to zrobić. Muszę chyba bardziej kombinować, a nie iść na taką łatwiznę. To musi być to. Ohydna papierowa torba, otoczona przez rój much. I dzwonienie. Czy tam będzie ręka? Muszę ją wyłowić, żeby się przyjrzeć. Kiedy podeszłam bliżej, poczułam znajomy, metaliczny zapach krwi, który wypełnił moje nozdrza. Na torbie było napisane dwa znaki, które znam bardzo dobrze. Ayami. Co to tu cholery robi? Zatopione w czerwonej, ohydnej masie był w telefon Tanaki. Kiedy wcisnąłem tam rękę i wyjąłem telefon, zostałam przytłoczona przez zapach gnijącego mięsa i muchy. Oh fuck. Halo? Kto tam?
O, w końcu odebrałaś. Wiedziałam, że w końcu to zrobisz. Sporo minęła, Yami-chan. Stąd znasz moje imię. Gdzie jest Tanaka? Gdzie go trzymasz? O, a Yami-chan, Tanaka jest tutaj. W kanałach. Zejdź do nas, bo chcę ci coś pokazać. Idziemy tędy? Możemy, wow. Krew? Nie, tylko... Okej, to już patrzyliśmy. Jedno pytanie mam. Czy może coś zapisać? Raz się auto zapisuje po decyzji, ale czy może zapisać jakoś w jakiś inny sposób? Cholera, te metalowe pręty nie ruszą się. Czerwona farba jest po obu stronach. Na zewnątrz i wewnątrz odpływu. Więc ktoś musiał wiedzieć, jak się dostać. Może trzeba dotknąć to. Nie myślę, raz wejdę do magazynu. Wow, ktoś tam był. Ktoś tam był. No chyba Saintiem zaraz padnie. O ja pierdziele. Magazynier Kobayashi. O, paniusiu, zamykamy. Co tu pani robi? Widziałeś tą dziewczynę? Co widziałem? Światła migają, więc... Jedyna dziewczyna, jaką widzę, to ty. Okej, paniusiu? Wszystko gra? Bo wyglądasz naprawdę blado. Tak, wszystko gra. Więc to jest, wiesz, no, prywatna posiadłość, więc jeżeli tego, to musisz wyjść. Albo zadzwoń na policję. Gadasz z policją. Jesteś Liną? O, ale wyczucie czasu. Proszę pani, pana, pani... słyszałem strzały albo coś na zewnątrz. Nie wiem, jak brzmią strzały, ale tak było w filmach. Chciałem już pokazać z liniami, ale pomyślałem, co taki... Co jeżeli ten koleś, czy ktoś tam jest dalej? Całkowicie mnie zastrzeli, więc zdecydowałem się poczekać. Wiesz? Dobrze, że się pokazałaś. Czy ja czuję whisky? Nie, musi ci się wydawać. Widziałaś dzisiaj kogoś na zewnątrz? Może wokół śmietników? Nie. Te śmietniki są częścią mojej odpowiedzialności, więc bym wiedział. A jestem dosyć spostrzegawczy. Szef jest strasznie upierdliwy, jeżeli chodzi o... ludzi, którzy nie przestrzegają zasad i w ogóle. Tak, siak, jestem całkowicie pewien, że nikt nie próbował mnie zabić na zewnątrz. Racja? Bo wiesz, muszę dokończyć moje obowiązki. Narka! Okej. Nie widzimy tam już nikogo. Ojej. Co możemy zrobić teraz? To jest pytanie. Tu już nikogo nie widzimy. Tak, chciałem się upewnić, czy jeszcze raz wejdziemy, to coś się stanie. Zostawmy torbę policji. O, to jest dobry trop. Kiedy drużyna Yukimury to zobaczy, to nie będzie daleko za mną. Muszę się upewnić, że przeanalizuję to odpowiednio. Okej. Okay. Było profesjonalne z naszej strony. Przejdźmy się jeszcze raz po ulicy, może znajdziemy coś ciekawego. Może czas wrócić do któregoś z baru, może coś... możemy biec. Okej. Okay. Czy wrócimy? Nie wiem. Halo? Tutaj? Jeszcze raz? To coś może się zmieni? A nie, to nie jest tutaj, to było tutaj. Okej, oni chyba już nie chcą z nami gadać. Tak mi się wydaje. Więc musimy jeszcze raz pokombinować tam wychodzi. A to chyba, że jeszcze do tego typka ze sklepu podejdziemy zaraz. Dobra, to chyba jedyna opcja. W sensie nie widzę nikogo, z kim moglibyśmy jeszcze pogadać. To było tutaj. On wydawał się być najbardziej spoko na tej ulicy. O, jest. Dostęp do kanałów. Przepraszam, że znowu ci zaczepiam gitarę, Daizo, ale wiesz może jak zdobyć, jak wejść do kanałów na końcu alejki? Nie martw się, detektywie. Teraz ci o tym wspominasz. A możesz mi nie uwierzyć, ale przysięgam ci, że grubas w kostiumie wyczługiwał się stamtąd parę dni temu z jakąś dziewczyną. On jest tu jakiś szychoł. Prawdopodobnie z klubu Hostess. Jak zwykle.
Może z klubu Butterfly? Mam nadzieję, że tam zostanie. Ale co do samego odpływu, ja mam dla ciebie złe wieści. Trzymam się od niego z daleka? Nie wiem, czy to powiedział. Czerwona farba? Widziałeś kogoś, kto ma może czerwoną farbę w tej okolicy? A? Farbę? Nie, chyba nie. Mam na myśli... W sumie na to nie patrzyłem. A dlaczego pytasz? Zauważyłem parę czerwonych znaków obok kanałów. Mam nadzieję, że to nie jest nic. Och, okej. Cóż, będę się rozglądał i na pewno dam ci znać, jeżeli coś znajdę. Coś jeszcze? Chyba nie. Ale nie mamy opcji, żeby z nim pogadać. Okej. To musimy teraz iść do klubu. I może ich trochę przycisnąć? Zapytajmy jego. Przepraszam, ale... Mam świadka, który powiedział, że... Ktoś taki, który odpowiadał twojemu opisowi, wszedł przez ścieki na końcu ulicy. Czy to jest szansa, że to byłeś ty? Nie wiem, o czym gadasz, paniusiu. Zadrż albo flirtuj z nim. Nie. Zapytaj mnie najpierw jej. Powiedz mi jedną rzecz. Co wiesz o odpływie prowadzącym do kanałów na końcu ulicy? A, kanały? Co to jest za pytanie? Nic nie wiem o jakichś ohydnych kanałach. Mario, informacji nie, to chyba groźba będzie tutaj bardziej profesjonalna. Nie zgrywaj głupka, wiem, że byłeś w tych kanałach. Powiedz mi, jak tam wejść, teraz. Ulala. Podobają mi się takie wstawki. Co ty sobie wyobrażasz? Nie obchodzi mnie co, jakiś dupek o mnie powiedział, paniusiu. Wiem, że zebrałeś tą kobietę. Jeżeli chcesz wyjść z baru z ważnymi częściami przy sobie, to sugeruję, żebyś zaczął gadać. To jakieś nieporozumienie. Jestem kapliczka w tych kanałach. Chodzę tam, żeby robić rzeczy. Nie pamiętam, żebym pytała cię, co tam, po co tam schodzisz. Zapytam, jak tam wejść. Zacznij gadać. Okej. Zostaw mnie w spokoju. Jest sztuczka, żeby otworzyć bramę. Przekręć najbardziej lewą belkę. W prawo i... Tą obok, w lewo i one odejdą. Te można tam się wciągać. Już, zadowolona? Teraz zostaw mnie w spokoju. Profesjonalizm też odpadł? To jak miałem... Co było profesjonalne w tym wypadku? Flirtowanie? Jak wygląda nasz stan? Minus 19 profesjonalizmu, minus 7 sanity. Halo! Biedniemy. Biedniemy szybciutko. I chyba, myślę, że przed tymi kanałami skończymy. W sensie... Staram się, jak wygląda save'owanie. Bo w sumie nie wiem w tym momencie, jak ono może wyglądać, więc proponuję sobie to obczaję. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, koniecznie zostawcie subka, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo tak będzie najłatwiej wam znajdywać nowe materiały. Seria będzie się pojawiała praktycznie codziennie, może ewentualnie co drugi dzień. Czasami będę miał zajęty czas, powiedzmy. No i cóż, dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa.